Gadamy sobie z gościem, słuchajcie, na różne tematy. Byłem znowu w ambasadzie Pakistanu, no i powiedzieli mi, żebym się po prostu zawijał. Widzieliście to? Ja pieprzę, we łbie się normalnie nie mieści. Zatem, moi drodzy, siemano, Delhi. Bardzo ważne miejsce dla mnie, ponieważ tutaj znajdują się ambasady krajów, do których chciałbym pojechać później, więc trzeba będzie się udać tam, aby załatwić wszystkie formalności, żeby wjechać do kolejnych krajów. Dodatkowo tutaj trzeba załatwić kartę SIM, bo jest na pewno łatwiej jak w innych miejscowościach. Tutaj troszkę w Indiach jest to skomplikowane, trzeba udać się do sieci, dać kopię paszportu, kopię waszej wizy, zdjęcie, więc to wszystko jest takie troszkę przytłaczające, ale oczywiście do ogarnięcia. Także udajemy się do sieci Vodafone, aby nabyć kartę SIM. Pamiętam, jak w roku 2020 chciałem kupić kartę w Varanasi i to było niemalże niemożliwe. Wiesz, trzeba się przedrzeć na drugą stronę, bo jeszcze nie mam pojęcia jak, chyba tymi krzakami. Dostałem mnóstwo pytań o to, jak się zmieniły Indie pod względem cen. Jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć. Lot tutaj kosztował mnie 1000 zł niecałe, chyba zapłaciłem 900 zł, ale miałem dwa loty z Beirut, Abu Dhabi, Delhi. Posiłki w cenie, napoje w cenie. Dwa razy poprosiłem o podwójne jedzenie, bo byłem głodny, bez żadnego problemu. Więc wydaje mi się, że cena całkiem spoko. Wiza na rok, to już chyba mówiłem, $40. Mogę wjeżdżać i wyjeżdżać tyle razy, ile chcę. Plus metro chyba 30, więc bardzo spoko. A ja idę w poszukiwaniu, moi drodzy, karty SIM. Zatem, kopia paszportu, kopia wizy w paszporcie, kopia waszej wizy elektronicznej i zdjęcie. Tak więc wszystko trzeba tutaj przygotować. W Varanasi, jak byłem, mówię, dwa lata temu, chodziłem do Vodafona, mówią do mnie, idź naprzeciwko do Airtel. Szedłem do Airtel, nikt nawet na mnie nie patrzył, mówię, idź do Vodafona. I tak mnie odbijali piłeczkę, więc zawsze to było skomplikowane i pamiętam pierwszym razem również, w 2018 w Indiach musiałem dać paszport, kopię, wizę i zdjęcie. Ale wszystko jest do ogarnięcia, tylko po prostu muszę trafić kogoś, kto jest tutaj ogarnięty i jest w stanie to po prostu ogarnąć, bo duża część po prostu widząc turystę daje głowę w dół i nawet nie chce gadać z wami. Karta niemalże załatwiona. Dostałem kartę, ale jeszcze muszę przyjść za godzinę ją zaaktywować, więc to trochę czasu zajmuje. Zatem idziemy, moi drodzy, na jedzenie. Dzisiaj odcinek będzie bardzo luźny po tej serii syryjskiej, takiej poważnej. Brakuje trochę takich, moim zdaniem, luźnych odcineczków. Pokazywanie miasta. Zobaczcie, to cały czas jest głośno, cały czas coś się dzieje. Tego tworzenie kontentu w tym kraju jest banalnie proste. Wystarczy, że wyjdziecie sobie na ulicę i już macie materiał. Pamiętajcie, przechodząc przez jezdnię, nikt się wam nie zatrzyma. Jesteśmy w jednej ze świątyń, zobaczcie. Zobaczcie, panuje.
tego. Wydaje mi się, że nie ma na świecie miejsca, gdzie tworzy się content łatwiej jak w Indiach. Postaram się wam pokazać jak najwięcej, moi drodzy. Delhi. Przejedziemy się do Agry. Ponieważ raz byłem, ale już chciałbym pojechać raz. Przejedziemy się do Varanasi. Pojedziemy również na północ tego kraju. Więc wszystkiego po trochu. A jeżeli chcielibyście, moje stare odcinki są dwie serie, rok 2018 i rok 2020. A my wchodzimy na śniadanie, moi drodzy. Priyanshi South Indian Food. Wow, rozpadało się. Patrzcie na to. Ludzie się jakoś średnio przejmują. Tam to dopiero leci, ta woda. Człowiek chciał dzisiaj trochę pozwiedzać, ale chyba może być ciężko. Minęły dwie godziny, nikt się nie spodziewał, że dalej będzie padał deszcz. Więc trzeba poczekać, ewentualnie zamówimy Uberka i pojedziemy do miasta, żeby cokolwiek zwiedzić. Dzisiaj miała być tylko i wyłącznie moja dzielka, tak więc tak muszę być w mieście, żeby pozałatwiać dokumenty. Patrz, jak oni parkują. Z jednej strony na styk, z drugiej też. Idziemy właśnie do ambasady Pakistanu. Miejmy nadzieję, że otrzymam wizę. Zobaczcie, jak tu jest fajnie zielono wszędzie. Czy wszędzie, no wszędzie może nie, ale tutaj w centrum, gdzie jedziemy. O, karetka. Jak pewnie wiecie, kierownica jest po prawej stronie. Okazało się, słuchajcie, że ambasada jest nieczynna. Jedziemy do miasta. Ocieramy pod jeden z najważniejszych budynków, jaki tutaj jest, moi drodzy, zobaczcie. The Gate of India, Brama Indii. Lokowany w Nowym Delhi oczywiście. Tutaj przychodzi mnóstwo turystów. O dziwo, nie ma aż tak dużo dzisiaj, ale przejdziemy się tutaj. Ta ulica główna jest pozamykana. Swego rodzaju taki trochę łuk triumfalny w Paryżu. Tylko tutaj mówię, przychodzi bardzo dużo lokalsów. Zobaczcie. My jesteśmy tutaj, wszyscy przychodzą i robią sobie zdjęcia na tle tej bramy. Oczywiście mnie to średnio interesuje, ale lokalnie raczej korzystają z takich usług. Zobaczcie. Jest trochę ludzi, ale wiecie, przy ilości osób, które mieszkają w Delhi, to jest bardzo mało. Chyba ten deszcz ich dzisiaj wystraszył. Dlaczego to jest taki ważny budynek? Ponieważ jest to, słuchajcie, memoria. 84 tysiące żołnierzy z Indii zginęło podczas I wojny światowej oraz podczas III wojny afgańskiej. Więc to jest swego rodzaju takie upamiętnienie tego, co się stało. Na górze macie napisane India i tam również napisane to the dead of the Indian armies. Więc wszyscy, którzy zginęli podczas wojny. Będąc pierwszym razem w Delhi, nie udało mi się odwiedzić tego budynku, ponieważ czułem się chyba w terenie najlepiej. Opuszczałem już kraj, ale zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda, moi drodzy, Brama Indii. Zatem macie wy również na ekranie. Przed gościem powiedział, że mnie uszy wyczyści. Right. Ja to mam mówić, że mi uszy wyczyści.
Dobry Maria, co? Chodzą tutaj, słuchajcie, ludziom uszy czyszczą. Nie do wiary, no bo to jest, słuchajcie, inny świat. Jak ktoś nie był, słuchajcie, w Indiach, no ja 100% polecam. Trzeci raz. No bym tu nie przyjeżdżał, by mi się nie podobało. No i patrzcie, czyści mu uszy. Patrzcie. Takie rzeczy tylko w Indiach. Najpierw czyści mu palcem, a później mu wkłada jakieś rzeczy do ucha. Ja tam im nie ufam, wariatom. Co jest wartego do zobaczenia w Delhi? No moim zdaniem to takie wszystkie, bym powiedział, bardziej takie osiedla jak moje, gdzie jest dużo ruchu, bo tutaj w centrum jest czysto, schludnie, zobaczcie, zielono. Myślę, że większość z was, jeżeli jedzie do Indii, oczekuje takiej, wiecie, z grubej rury, hardkoru, żeby coś się działo, żeby było głośno, żeby było tłoczno, żeby było jedzenie, żeby był street food. Tutaj wiadomo, jest centrum, bardzo ważny pomnik, więc wszystko jest poukładane, więc tutaj nie wolno oczekiwać nie wiadomo jakich wariactw, ale oczywiście postaram się wam pokazać jak najwięcej. Jeszcze dzisiaj chciałbym znaleźć jakąś świątynię, bo te wszystkie wierzenia w religii tego kraju to jest też naprawdę coś ciekawego dla nas. Jestem w szoku, że chyba jeszcze ani jedna osoba nie zapytała mnie o zdjęcie, będąc tutaj. Może w Delhi jest inny vibe, ale z reguły po kilku dniach, jeżeli spędzicie w tym kraju, to pewnie będziecie mieli na początku takie uśmiech na twarzy, a kurczę, chcą ze mną foto, ale później będzie takie, kurczę, dobra, mogliby sobie już dać spokój, bo ile można prosić o zdjęcie. Dla nich czasami, wiecie, to coś takiego, może nie dziwnego, ale tych turystów teraz nie ma tak dużo, więc każdy z nas może być dla nich swego rodzaju atrakcją, moi drodzy. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie luźniej. Chciałbym jeszcze polatać dronem u mnie na dzielnicy i zjeść jakieś jedzenie przy okazji, zwiedzając może jeszcze jakąś jedną świątynię. Taki jest plan na dzień dzisiejszy, takie bardziej informacyjne ciekawostki na temat kraju, na temat Delhi powiem wam w innym odcinku i będę starał się pokazać z no, jak najlepszej perspektywy ten kraj. Ten śpi tutaj wariat na ladzie. Nie do wiary, ten kraj jest mocny. No i docieramy do kolejnej atrakcji. Takich miejsc w tym kraju, słuchajcie, jest sporo. Nazywa się Agrasen Ki Baoli, czyli, moi drodzy, schody na 60 metrów długie, na 15 metrów szerokie, jak mówi internet. Oczywiście jest to dość ważny historycznie zabytek. Lokalni wierzą, że był zbudowany przez króla Agrasena, ale ogólnie w Indiach, w popkulturze tego kraju był w wielu filmach bollywoodzkich używany do po prostu kręcenia scen. Zobaczcie, lokalni tutaj przychodzą, od kogo tam siedzi taki ważny pan, który gwiżdże na wszystkich, którzy po prostu przejdą przez jedną z tych barierek, która jest ulokowana po prawej stronie. Te kamienie, które widzicie, tam iść po prostu nie wolno. I to pan ważny po prostu krzyczy na nich. Wiem, że wielu instagramerów używa takich miejsc do nagrywania fajnych ujęć, gdzieś tam kręcenia na Instagram jakichś rzeczy. Więcej takich schodów, słuchajcie, bez ludzi znajdziecie w Rajasthanie. Często jest tak, że nikogo nie ma. Płacicie parę złotych dla lokalnego gościa, który, tak jak widzicie, tam sobie gwizdże na każdego, ale jak nikogo nie ma i tam parę złociszy wpadnie, no to oczywiście wejść wtedy można, bo tutaj sprzedają momo, czyli pierożki. Jeszcze troszkę street artu. Zobaczcie, jak to fajnie zrobione. Ten budynek jest... jak fajnie, zobaczcie, zrobione. Mądre, co? Kreatywne. Zdecydowanie było takie Indie, gdzie
coś się dzieje, jak takie, wiecie, po prostu wielkie place z rządowymi budynkami, gdzie nic nie ma. O, poderywa się chyba. Właśnie. Wariat. Bezpieczeństwo przede wszystkim, mordeczki, pamiętajcie. Co ważne, dużo owoców, patrzcie, jabłka, gruszki. Tutaj nawet jakby kiwi, ale chyba nie kiwi. Patrzcie, próbuję zapłacić za metro, ale nie. Nie przyjmuję im pieniędzy. Drugi pieniążek też jest, słuchajcie. Nie jest łatwo. Nie chcę. O, lipa. Nie wróciłem na dzielnicę, stwierdzam, że tu jest zdecydowanie lepiej jak tam w centrum. Tam się nic takiego nie dzieje, a tu jest ciągły chaos. Widzieliście to? Ja pieprzę, we łbie się normalnie nie mieści. Pokażę wam jeszcze, jak tu ziomeczki rozlewają masala chai, zobaczcie. Wszystko jest przygotowane. Taka herbata kosztuje jakieś 55-60 groszy. Nie wiem, jakim to się opłaca, bo to jest gaz, słuchajcie, i przyprawy, i wszystko. Teraz wam pokażę cały proces. Zobaczcie, to jest herbata z mlekiem, dodatkowo właśnie przyprawy. Tutaj jest cukier. Jak to wygląda, moi drodzy? Gadamy się tu z gościem, słuchajcie, na różne tematy. Byłem znowu w ambasadzie Pakistanu, no i powiedzieli mi, żebym się po prostu zawijał. Kurczę, tego się kompletnie nie spodziewałem, że jadąc do Indii, aż się leje, słuchajcie, i wczoraj cały dzień, i dzisiaj cały dzień, a pieprze. Słuchajcie, z racji, że pada, to dzisiaj jest taka integracja w hostelu. Ludzie tutaj zamówili jedzenie i wszyscy będą siedzieć sobie i wcinać jakieś chyba samosy. Nawet nie wiem, co oni tu pozamawiali, ale porozkładali wszystko i ludzie będą sobie najprawdopodobniej teraz wcinać. No jedyna opcja na dobrą sprawę teraz, kiedy pada po prostu, wiecie, no nie wyjdziecie. Nic nie zrobicie, a każdy chciałby, żeby było dobrze, a co zrobicie, nic nie zrobicie. Naprawdę staram się wam pokazywać tyle, ile wlezie, ale jeżeli mówię, pada deszcz po prostu, no to no, pewnych kwestii się nie da przeskoczyć. Tak, jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić. Dodatkowo, słuchajcie, tak jak wam mówiłem,
Wczoraj pierwszy raz w ambasadzie Pakistanu, a czekałem, nie wiem, godzinę chyba, nikt nie wyszedł, pukałem, stukałem z dwóch stron. Okazało się, że trzeba przyjść pomiędzy 9 a 11. Przyszedłem dzisiaj o 9, powiedzieli mi, że mam czekać do 10.30, nikt nie mówił po angielsku, o 10.30 przed gościu powiedział do mnie tylko online, tak więc dwa dni, że tak powiem, w plecach. Zobacz, jak to wygląda. Nawet nie wiem, dla kogo to jest przygotowane, ale to most famous snacks here. Most famous snacks, samosa. Słuchajcie, najpopularniejsze snacki, jakie są tutaj. Przekąski, samosy. I są różne sosy. What kind of sauce is it? This is mint chutney. Słuchajcie, miętowy. And this one is spicy? No, this one is the sweet one. Słuchajcie, to jest słodki. I zobaczcie, herbata dodatkowo. To w ogóle wszystko jest w cenie hostelu, ale ciekawostko, czy to chłopaczek przy tej herbaty nalewa. Ale faza, już lubię ten hostel. Dom? Moi drodzy, testujemy, patrzcie. Samosa. Bardzo dobra. Tutaj macie sosik miętowy. Kozaczki. Jeszcze wieczorem krótkie przejście się po dzielnicy. Bardziej w głąb. Tutaj jeszcze nie chodziłem. Zobacz, co się dzieje i coś tutaj sobie szamać. Jest całkiem okej, ale mówię, pogoda jest po prostu nędzna. 3 dni w Delhi, słuchajcie, no nie udało się zobaczyć tyle, człowiek by chciał, no bo po prostu zaczęło padać. Kurczę, oni robią skurczybyki cały czas. Słuchajcie, chłopaki robią właśnie chleb w piecu. To jest taki specjalny bajerek, zobaczcie, to jest chlebek, nie widać na razie, tu się daje chleb, cyk, przykleja się, później zobaczcie, pokażę, jak to się robi, patrz, cyk, pak, cyk, przyklejony i zobaczcie, kilka sekund, patrz, jak fajnie oddycha, cyk, drugi raz, pyk, o, to tam mega gorąco musi być, i tak to wygląda później po zrobieniu, kurczę, rewelacja. Moi drodzy, w międzyczasie, jak to nagrywałem, udało mi się załatwić wszystkie dokumenty na wizę do Pakistanu. Więc wtedy, słuchajcie, są ostatnie w ogóle moje suche ciuchy. Od wczoraj mi się próbuje wysuszyć pranie i to dalej ruszam w trasę. Nie mam żadnego pojęcia, jak leje normalnie, to, że pada, leje. Tak więc pragnę z tego miejsca z wami pożegnać. Słuchajcie, takie Indie chaotyczne, awaryjne od początku, ale chyba, tak jak mówię, o to tu chodziło. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczyska, elo wariaty.